Odsiecz wiednia, czyli tualetka królowej Marysieńki. scenariusz popularnej sztuki z historii polskiej w jednym akcie, Henrykowi Sienkiewiczowi. Scena przedstawia jedną z komnat królowej Marii Kazimiery. Jest to duża sala, cała zawalona tureckimi makatami, złotogłowiami, kindżiałami, buńczukami etc., których Jan, Całe fury znosi do domu z każdej wyprawy, w przekonaniu, iż uszczęśliwia tym swoją najukochańszą marysieńkę. W rezultacie pokój wygląda trochę na namiot wielkiego wezyra, trochę na wystawę sklepu doktora Niecia i spółki. W niczym zaś nie przypomina buduaru ładnej kobiety. Jest duszny, ciemny i ponury. Królowa Marysieńka cierpi nad tym, ale Jaś robi to z tak poczciwego serca, taki jest dumny i kontent z siebie po każdym świeżym transporcie, że byłoby okrucieństwem rozwiewać jego iluzję. Dziś pokój ten jest jeszcze mniej wesoły niż kiedykolwiek. Przez okna na wpół przysłonięte ciężkimi oponami widać kawałek nieba, szary i smutny. Po szybach bębni monotonnie deszcz jesienny. I królowa Marysieńka jest dziś smutna, smutna, znudzona i coś jeszcze. Jest to ten stan duszy, który dzisiejsza subtelna psychologia określa nazwą zdenerwowania. Co rok, kiedy nadchodzą te szare dni jesiennej słoty, ogarnia Marysieńkę ciężkie zniechęcenie na myśl, że całe jej życie ma upłynąć w tym strasznym kraju, tak obcym i dzikim. Jakkolwiek jej mała główka nie jest wolna od ambicji, to jednak chwilami królowa ma uczucie, że lepiej byłoby jej żyć w ukochanym Paryżu, choćby jako najbiedniejszej dziewczynie zmuszonej własnymi dziesięcioma palcami, jeżeli się tak można wyrazić, zarabiać na chleb dla siebie i swego kochanka, niż tutaj być królową Polski, żoną bohatera i mieć szansę przejścia do historii ludów słowiańskich. W dodatku zdarzyło się królowej Marysieńce wczoraj fatalne nieszczęście. Pewien sprzęt tualetowy, drogi sercu każdej prawdziwej kobiety, choćby nawet kobieta ta zasiadała na starożytnym tronie królowej Rzepichy, sprzęt ten uległ przez nieostrożność pokojówki stłuczeniu. O tym, żeby podobnie egzotyczny mebel można było w końcu XVII stulecia nabyć w granicach Rzeczypospolitej, mowy. Trzeba będzie sprowadzać go przez poselstwo francuskie. Co przy tych jesiennych rostopach potrwa, Bóg wie, jak długo. Gdybyż to było we Francji, w jednej chwili znalazłoby się dziesięciu kawalerów rycerzy, którzy, nie zsiadając z konia, dzień i noc, pędziliby na wyścigi, aby usłużyć swojej królowej. Ale tu, w tym dzikim kraju, jak tu nawet wspomnieć o podobnej materii, tym podgolonym wąsaczom? Zaraz by się to zaczęło puszyć i parskać na sejmach o zniewagę klejnotu szlacheckiego. To drobne na pozór zdarzenie przepełniło miarę goryczy w sercu królowej Marysieńki. Nigdy nie czuła się w Polsce tak obcą, tak osamotnioną jak dzisiaj. W tym niepozornym meblu toaletowym, który jak mówi poeta, ile trzeba cenić ten tylko się dowie kto go stracił, w tym mebelku zogniskowała się w tej chwili i usymbolizowała Mówiąc znowu stylem znacznie późniejszym, cała tęsknota za słoneczną Francją, za jej dworem świetnym i wykwintnym, za rycerstwem tak pełnym męskości, a przy tym tak rozumiejącym i odczuwającym kobietę, aż do najbardziej codziennych i na pozór pospolitych drobiazgów. Pozostała jeszcze jedna słaba nadzieja. Sprawczyni tego nieszczęścia, pokojówka królowej Anusia Ładna i niegłupia dziewczyna, z własnego pomysłu postanowiła oblecić co najznakomitsze panie krakowskie i próbować, czy nie udałoby się gdzie pożyczyć owego skromnego sprzętu, który obecnie zajmuje wszystkie myśli królowej Polski. Marysieńka oczekuje z niecierpliwością jej powrotu, aby zaś skrócić wlokące się godziny, dzwoni i wzywa swej lektorki. Biblioteka królowej Marysieńki nie jest zbyt bogata ani zbyt urozmaicona. Królowa nie jest modernistką. Przeciwnie: ma wielką nieufność do współczesnej literatury. Za nic w świecie nie wzięłaby do rąk chorobliwych elukubracji takiego Korneila, a nie mówiąc już o rozczochranej poezji młodego Racina. Całą lekturę królowej stanowi kilkanaście tomów starej galanterii francuskiej. Przede wszystkim zaś ukochany Brantome, którego Vie de Dame Galante są dla Marysieńki Ewangelią wszelkiej ludzkiej mądrości. Królowa Marysieńka, leniwa jak kotka, nie czytuje zwykle sama ale każe głośno czytać swoim dworkom, z których jedna właśnie z pełnym czci ukłonem wchodzi do pokoju. Jest to najmłodsza córka słynnego z Baraszczyka, panna Jadwiga Skrzetuska, śliczna na polski sposób dziewczyna o niewinnym i niezbyt rozbudzonym wyrazie niebieskich oczu i o pysznych blond włosach, spadających ciężkim warkoczem na krzyże. Ma niezwykle piękny, słodki dźwięk głosu i jest ulubioną lektorką królowej. Te godziny czytania stanowią ciężką troskę i niepokój miniaturowej duszyczki panny Jadwiki skrzetuskiej. Przychodzi czytać jej rzeczy, od których, choć je tylko na wpół rozumie, włosy powstają jej na głowie. W tych zaś, których nie rozumie zupełnie, dusza jej i ciało przeczuwają jeszcze bardziej niepokojące tajemnice. Chwilami nie może doczytać zdania, bo głos załamuje się jej nagle ze wstydu czy wzruszenia. Czasem, mówiąc po sienkiewiczowsku, krew napływa dziewczynie do twarzy tak prędką falą, iż czuje w skroniach uderzenia własnego pulsu. Pomimo to, za nic nie odważyłaby się prosić królowej o zwolnienie odczytania. Zbyt kocha ją i uwielbia, aby miała jej zrobić tę przykrość. Przy tym rzecz trudna do wytłumaczenia i która chyba tylko interwencją złego ducha dałaby się objaśnić, ilekroć upłyną dwa lub trzy dni, a królowa nie wezwie swojej Jagusi do czytania, pannie skrzetuskiej godziny wydają się dziwnie długie i doznaje uczucia jakby jakiejś nieokreślonej tęsknoty i żalu. Aby uspokoić swoje strapione sumienie, obmyśliła sobie panna Jadwiga taki sposób. Oto stara się czytać samym tylko głosem, zaś w myśli nieustannie odmawia w kółko zdrowaś Mario, dziesięcioro przykazań i wierzę". Niekiedy, nie zawsze niestety, dzięki temu sposobowi udaje się jej zupełnie nie rozumieć i prawie nie słyszeć słów czytanych. Za to wieczorem, kiedy już odmówi pacierz i spocznie pierwszym półsnem zmożona, wówczas biedna panna Jagusia w swoim panieńskim łóżeczku zupełnie jest bezbronna wobec oblegających ją dziwnych rozmarzeń, niewiadomo skąd spływających drobniutkich, a delikatnych pieszczot, słodkich i drażniących szeptów. Brzmiących jej bezustannie w uszach, a będących echem czytanych mechanicznie ustami wyrazów. Królowa Marysieńka zbyt jest sprytna i wrażliwa, aby miała nie widzieć tych opresji biednej mademoiselle Jagusi. Lecz rzecz dziwna, to właśnie sprawia jej jakąś oryginalną, a bardzo mocną przyjemność. Dzięki pośrednictwu panny Jadwigi odnajduje Marysieńka w swoim ukochanym, lecz nazbyt już często odczytywanym brantomie źródło nieznanych przedtem wzruszeń. Zdaje się, że te grube i dosadne słowa starego pisarza, którymi jednak naiwna zmysłowość umie się wypowiadać aż do najsubtelniejszych jej odcieni, Nabierają jakiegoś nowego i szczególnego wdzięku, kiedy przechodzą przez niewinne usta tej polskiej dziewczyny. Te opowiadania rubaszne, a wytworne, cyniczne, a tkliwe, odsłaniają królowej Marysieńce jakieś nowe i drażniące uroki. Kiedy ich słucha, recytowanych miarowym głosikiem i bardzo niedoskonałym akcentem francuskim panny Jagusi. Królowa lubi śledzić ten rumieniec wykwitający raz po raz na licach panienki, w twoje ręce, Henryczku, lubi przyglądać się spod zmrużonych powiek, jak tak zwana pierś dziewicza faluje przyspieszonym, odtłumionej emocji oddechem. Zresztą królowa Marysieńka nie analizuje głębiej swoich uczuć. Gdyby była bardziej literacko wykształcona, wiedziałaby, że to, czego w tej chwili doznaje, jest znaną perwersją, właściwą zboczeniu umysłowemu, zwanemu dekadentyzmem lub schyłkowością. Ze względu na zbliżający się koniec wieku XVII, dałby się może ten objaw podciągnąć także pod kategorię findesieklizmu. Dzisiaj królowa Marysieńka rozpoczyna lekturę z podwójnym zainteresowaniem. Marzeniem jej jest od dawna, aby za jej panowania nieśmiertelna książka Brantoma przetłumaczona została na język polski. Pragnęłaby zostawić tę pamiątkę po sobie temu bądź co bądź oryginalnemu narodowi, z którego dziejami przypadek ucieleśniony w okazałe kształty Jasia połączył jej losy. Zdaje się królowej Marysieńce, że łatwiej będzie słabej kobiecie rządzić tym dzikim krajem, jeżeli choć cząstka galijskiej kultury erotycznej przeniknie do wnętrza twardych i okrągłych sarmackich czerepów. Królowa wyrażała niejednokrotnie głośno to życzenie i oto dziś właśnie imć pan Górka, Dworzanin Jej Królewskiej Mości, jak fama głosi, ojczystą mową tak wiązaną, jak i niewiązaną z niepospolitym kunsztem władający, złożył w Danii u jej stóp królewskich rękopis zawierający tłumaczenie kilku rozdziałów ulubionej książki: Na czym stanęłyśmy ostatnim razem? mapetit jagusia. Panna Skrzetuska zarumieniła się jak wiśnia i odparła drobnym, niewinnym głosikiem. Najjaśniejsza pani, zaczęłyśmy czytać dyskurs czwarty, zaintytułowany Sur Olquines qui quiem tout en faire l'amour collegen. Królowa zamyśliła się chwilę, wsłuchana w melodię tych naiwnych wyrazów, brzmiącą jakby odcieniem delikatnej melancholii, westchnęła cichutko, i rzekła: Dobrze, przeczytaj mi teraz, Jagusiu, jak ten rozdział przełożył na wasz język imć pan Górka. Panna Skrzetuska wzięła do rąk rękopis. Z zrobiła się karmazynowa, ale mężnie zaczęła czytać rozmyślanie czwarte: O po niektórych matronach obstarnich, które poróbstwem plugawią się radę porówni z młotkami. Marysieńka z krzykiem przyłożyła rączki do uszu. Dosyć. przez miłość Boga. Kel horror! kel long execable. Messestin brut kusu gorka asi. Jagusia dość. Królowa rzuciła się zniechęcona na turecką sofę. Czuła, że w tej chwili coś się w niej przełamuje. Prysło ostatnie złudzenie, aby kiedyś mogła zżyć się i zbliżyć z tym dzikim plemieniem, którego rządy opatrzność złożyła w jej ręce. Na zawsze miała pozostać dla tych ludzi obca i niezrozumiana, tak jak oni dla niej również obcy i nienawistni. Korona wydała się jej dziwnie ciężka. Było jednak widocznie przeznaczone, aby nieszczęsna pani tego dnia wypiła do dna swój kielich goryczy, gdyż w tejże chwili wbiegła do pokoju zdyszana Anusia i papląc niemiłosiernie, poczęła opowiadać swoje peregrynacje. Najjaśniejsza pani, ledwo tchu złapać mogę, obleciałam pół Krakowa i wszystko na próżno. Najpierw pobiegłam do jaśnie oświeconej księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej, matki nieboszczyka króla. Alem się też wybrała. Wyłożyłam jej o co chodzi, a ta jak nie wypadnie na mnie z pyskiem, to niczym ksiądz skarga. Wszystko Bóg odjął temu nieszczęsnemu narodowi, powiada. Wszystkimi klęskami go doświadczył, powiada, ale, powiada, jedno mu jeszcze zostawił, to jest wstyd, powiada, i obyczajność, Póki te żywią, powiada, jest jeszcze nadzieja lepszej przyszłości. Dopiero kiedy z cudzoziemskich krajów prawi pod pozorem ochędustwa wkradną się do Polski te wszeteczne i bezbożne praktyki, to będzie znakiem, iż pan w swoim gniewie. Postanowił zgubić do szczętu ten obłąkany naród. Nie wierzę, powiada, iżby tak zbezczeszczone wnętrzności niewieście mogły urodzić dobrego Polaka, prawego syna ojczyzny. W końcu kazała oznajmić najjaśniejszej pani, iż przez cześć dla majestatu będzie się starała puścić w niepamięć tę niebaczną prośbę, ale błaga ją na wszystko, aby się opatrzyła i nie zapomniała. Co jest winna sobie i swojemu narodowi? Księżna się popłakała, tak ją ruszyła własna elokwencja, a ja pobiegłam do jaśnie wielmożnej hetmanowej polnej, Barbary Wołodyjowskiej, mieszkającej tuż w podle. Luba kobiecinka, choć do rany przyłożyć. Nieborządko nie mogło ani w ząb wyrozumieć o co chodzi. Jako żywo o czymś podobnym jeszcze nie słyszało. Dopieroż to zaczęło oczka szeroko otwierać, a rączętami plaskać, a wstydać, a chichotać, a zasłaniać, a wypytywać. Trzy razy musiałam jej powtarzać, za czym uwierzyła. Nie byłaby mnie i do godziny wypuściła, ale szczęściem nadszedł pan hetman polny, tedy poskoczyła ku niemu i poczęła swojemu Michałkowi o onych zamorskich cudach opowiadać. Potem byłam jeszcze u kilku innych pań, ale mi już nie wdawała się w długie dyskursy, tylko dla pośpiechu kazałam oznajmić, że jej Wysokość Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska prosi o pożyczenie tego interesu, co pani wie, bo nasz się potłukł. To mnie za niespełna rozumu poczytali i podkurek chcieli prowadzić. A potem Królowa przerwała zniecierpliwiona tą paplaniną. A u pani kanclerzyny Ketlingowej byłaś? Przecież to pierwsza elegantka w stolicy. Byłam i owszem, i po długich certacjach mi wyznała, że w sekrecie przed swym spowiednikiem używa srebrnej salaterki i radzi jej królewskiej mości zrobić to samo. W tej chwili, kiedy Anusia kończyła swoje opowiadanie, a królowa bliska ondlenia po raz wtóry osunęła się na sofę, weszło do pokoju dwóch hajduków, niosąc starannie opakowany i ciężki widocznie przedmiot, a za nimi rękodajny królowej, który oznajmił od Jego Świątobliwości nuncjusza papieskiego. Królowa zdziwiona niepomiernie, albowiem o przybyciu nuncjusza do Krakowa nic jeszcze na dworze nie było wiadomo, poskoczyła żywo i nie bacząc na majestat, własnymi poświęcanymi rękami poczęła otwierać paczkę. Któż opisze zdumienie królowej na widok, jaki się jej oczom przedstawił? Był to ni mniej, ni więcej, tylko ten właśnie mebelek, który od dwóch dni stanowi przedmiot wszystkich jej pragnień i marzeń. Ba! I jaki jeszcze do tego. Był to ciężki, masywny sprzęt, cały wykuty w srebrze, o szerokim brzegu pokrytym wokół rzeźbą roboty. Tak przedziwnej, iż wyszła chyba z ręki samego przesławnego Benvenuta. Było tam po jednej stronie wyobrażone narodzenie z piany morskiej bogini pogańskiej, zwanej Afrodytą, po drugiej zaś wywczasy starożytnej pani Ledy z ptakiem łabędzim. Obie zaś sceny. Tak misternie były przedstawione, iż Marysieńka swych dostojnych oczu oderwać nie mogła, bo jak żyje, czegoś tak pięknego widzieć nie raczyła. Wewnętrzna powierzchnia naczynia cała była wyzłacana, zaś na samym dnie, znowuż w srebrze wykute, błyszczały białe lilie burbonów. Ten widok dopełnił miary wzruszeń dnia dzisiejszego. Łzy puściły się z oczu nieszczęśliwej królowej. O moja Francjo! – wołała na przemian, śmiejąc się i płacząc, zupełnie jak w powieściach. O moja ojczyzno ukochana! Czyż nigdy cię nie zobaczę? Czyż nigdy nie wrócą szczęśliwe dni mojego dzieciństwa? Spłaciwszy tymi słowami dług podnioślejszym uczuciom, królowa oddała się cała pospolitej ciekawości. Skąd ten dar wspaniały a tak w porę, jakby za pomocą czarów przybywający? Któż jest ów śmiertelnik? pytała znowu z patosem właściwym monarchom, który ośmiela się w swą dozgonną dłużniczkę przemieniać królową Polski. Rzecz wyjaśniła się częściowo przy pomocy Anusi. Mocno zmieszana dziewczyna wyznała, że kiedy wracała do domu, natknęła się na jakiegoś pana pięknie i bogato przybranego, który na próżno usiłował porozumieć się w mieście za pomocą francuskiego szwargotu. Dopomogła mu w tym kłopocie. On zaś zaprosił ją do swej gospody, aby tam jej swoją wdzięczność wyrazić. Dowiedziawszy się, iż jest w służbie u jej królewskiej wysokości, począł ją wypytywać bardzo szczegółowo, a zręcznie o różne sprawy dotyczące królowej, tak iż ani się spostrzegła, kiedy o wszystkich tego dnia przygodach i o kłopocie jej królewskiej mości wygadała. Ten pan, bardzo grzeczny i ludzki, śmiał się do rozpuku i wydawał się bardzo kontent, i nikt inny, tylko on musiał to śliczne cacko przysłać. Dobrze, moje dziecko, ale tu oznajmiali przecież, że to od Jego świątobliwości nuncjusza papieskiego. Czy nie powiadał ci ów pan, kim jest? Może jaki dworzanin Jego świątobliwości? I owszem, pytałam go się, z kim miałam przyjemność, ale tylko śmiał się. Poklepał mnie po plecach i powiedział, że każdy jak umie, na życie pracuje i że żadna praca nie hańbi. Tak skończyła się relacja Anusi. Na szczęście królowa była zbyt zaabsorbowaną, aby mogła zwrócić uwagę na pewne, może nie dość jasne, szczegóły tego opowiadania. Ów tajemniczy nieznajomy, z którym Anusia miała przyjemność i który tak dziwnym przypadkiem wszedł w posiadanie sekretu korony Polskiej, był to nikt inny, jak sama jego świątobliwość nuncjusz Papieski we własnej osobie. Jakoż w godzinę później, wezwany przez umyślnego, na szczególną audiencję przed oblicze królowej, która pałała chęcią wyjaśnienia tego niezwykłego zdarzenia, zjawia się na jej pokojach. Jej królewskiej mości. już nosi nazwisko duka de Pierre Jouet z przydomkiem brut i należy poniekąd do królewskiego domu Francji, będąc jednym z licznych naturalnych wnuków Henryka IV. Książe przechodził w życiu banalnie interesujące koleje powieściowego bohatera. Przeznaczony przez Mazarina do stanu duchownego i prawie przemocą na księdza wyświęcony, uciekł za granicę. Bawił przez jakiś czas w Anglii, gdzie od szeregu lat naturalizowała się starsza hugonocka linia książąt Perier-Jouet, przybrawszy przydomek ekstra-draj. Następnie tułał się po dworach zagranicznych, zarabiając na swoją garderobę tajemniczaniem niemieckich księżniczek we francuskie kunszta miłosne. Powróciwszy do Francji, wdał się zbyt gorliwie w intrygi dworskie. Wskutek czego popadł szybko w ponowną niełaskę i przeszedł do służby papieskiej, przyjęty tam z otwartymi rękami. Obecnie wysłany został do Polski ze specjalną misją. Chodzi o to, aby jako francuz, człowiek wielkiego rodu, zręczny i światowy, zyskał wpływ na Marię Kazimierę, która nie cieszy się u papieża opinią zbyt mocnej głowy i w ten sposób Przeciwważył zabiegi dworu wersalskiego w kwestii polityki austriacko-tureckiej Jana III, a właściwie wszechwładnej marysieńki. Zrozumiałą jest zatem rzeczą, jak skwapliwie jego świątobliwość pochwyciła dziś sposobność oddania królowej tak ważnej przysługi i uzyskania na początek jej względów. Prześliczny mebelek. Za cenę którego Jego świątobliwość już w godzinę po przybyciu do Krakowa zdołała uzyskać szczególną i pod tak pomyślnymi auspicjami zapowiadającą się audiencję, ma również swoją historię. Jest to dar, który babka księcia, panna de Barsac, czy też de Haut-Saterne, otrzymała od swego królewskiego kochanka przez wdzięczność, iż nie zważając na swój stan panieński. Obdarzyła go dorodnym synem. Sprzęt ten towarzyszy wszędzie Jego Świątobliwości, jako droga pamiątka rodzinna. A zresztą, któż zdoła przewidzieć, co i kiedy w podróży przydać się może? Duk de Perrier-Jouet, który wchodzi w tej chwili do komnaty, liczy około 40 dobrze zużytkowanych wiosen. Jest, co się nazywa, pięknym i świetnym mężczyzną. Zwłaszcza w półcieniu, jaki tu panuje, a który przysłania jego cokolwiek zmęczoną cerę. Przedstawia się doskonale. Ma coś niemile chłodnego w oczach. Potrafi jednak być w potrzebie pierwszorzędnym szarmerem. Jest ubrany po świecku, całkiem czarno i bardzo wykwintnie. Książę orientuje się w ludziach i sytuacjach szybko i bystro. Jednak bez żadnego zamiłowania, do dociekań psychologicznych i wyłącznie pod kątem widzenia własnych interesów, wskutek czego sąd jego świątobliwości wypada zwykle dość brutalnie. I tutaj po kilku minutach rozmowy, nie dając się oślepić temu subtelnemu wdziękowi, którym owiana jest postać królowej Marysieńki, sklasyfikował ją na swój użytek jako gąskę zmanierowaną i mocno trącącą prowincją. Tym bardziej rozwija jego świątobliwość swój aparat koncertowych środków wytrawnego zdobywcy kobiet. Przychodzi mu to tym łatwiej, iż ma za sprzymierzeńców całą tęsknotę królowej za krajem, jej radość, iż słyszy dźwięk mowy rodzinnej, przede wszystkim zaś urok swego pochodzenia. Autentyczna krew Bourbonów, płynąca w żyłach księcia, wywiera nieodparte i fascynujące działanie na panią Janową Sobieską z domu Darkwię. Pod chłodnym i spokojnym spojrzeniem tego królewskiego bastarda, słynna w Polsce z arogancji marysieńka, czuje się dziwnie malutka i nieśmiała, a jej własny majestat wydaje się jej czymś bardzo operetkowym. Myśl, że kilka kropel tej krwi szlachetnej mogłoby się w jakikolwiek sposób dostać do jej organizmu, przejmuje królową emocją tak silną, iż mimo woli poczyna drżeć po cichutku na całym ciele. Wzruszenie to ogarnia ją z taką gwałtownością, że gdyby jego świątobliwość okazała w tej chwili mniej uszanowania, a więcej przedsiębiorczości, marysieńka zazwyczaj tak ostrożna, Byłaby gotowa poddać się choćby natychmiast tej operacji, chociaż jaś w każdej chwili może wejść do pokoju. Jeszcze nie zdążyła sobie królowa uświadomić uczuć, jakie ją poruszają, a już mała jej główka instynktownie pracuje nad stworzeniem dogodniejszej i bardziej zgodnej z jej stanowiskiem sposobności. Nie jest to rzeczą łatwą, gdyż król Jan, poza tym tak dobroduszny i pełen ufności. Na jednym punkcie jest nieubłagany. Ma on paniczny strach przed zetknięciem się Marysieńki z czymkolwiek, co przypomina jej umiłowaną Francję. Instynktem zakochanego odczuwa grożące mu z tej strony ciągłe i jedynie prawdziwe niebezpieczeństwo. Myśl, że Marysieńka mogłaby go kiedyś porzucić, aby wrócić do ojczyzny jest prawdziwą zmorą tego nigdy nienasyconego kochanka swojej żony. Zresztą poczciwy pogromca Turków nazbyt dobrze pamięta, ile w swym namiocie obozowym przecierpiał przez te chwile, w których ta obawa na długie miesiące stawała się rzeczywistością. Królowa zna doskonale tę idee fix swojego męża i wie, że widywanie nuncjusza Poza najoficjalniejszymi stosunkami, będzie wprost niemożliwością. Jako jedyny sposób, poczyna niewyraźnie majaczyć w jej główce, wyprawić Jasia w podróż. Ale gdzie? W tej chwili książę, jakby odgadując myśli królowej, począł mówić jak o rzeczy najnaturalniejszej: że zapewne król wybierze się w tym czasie do Wiednia, że zapowiada się tam właśnie wielki zjazd monarchów celem obrony chrześcijaństwa, że jest to idealna sposobność do zaopatrzenia się we wszelakie biżuterie, gdyż wielki wezyr prowadzi ze sobą 300 żon pokrytych od stóp do głów drogimi kamieniami. Nuncjusz wspomniał mimochodem, że w razie pomyślnego wyniku całej akcji, wyniesienie Polski do godności cesarstwa Byłoby dla Ojca Świętego drobnostką, że on sam najchętniej pojechałby do Wiednia, ale sprawy kościelne zatrzymują go na dłuższy czas w Polsce, i tak dalej. Królowa słuchała księcia, bijąc się z myślami. Słowa Nuncjusza, szczególnie te, które niewypowiedziane ustami czytała w jego oczach, otwierały przed nią niespodziane, a czarowne horyzonty. Z drugiej strony, Nakłanianie króla do wyprawy wiedeńskiej byłoby zdradą całej dotychczasowej polityki Marysieńki, której najwyższą nagrodą miało być w jej marzeniach otworzenie niemiłosiernie dotąd przed nią zamkniętych salonów wersalskich. Królowa zamyśliła się głęboko. Zresztą jego świątobliwość nie kładłby najmniej na punkt ten nacisku, Przeciwnie, robił wrażenie człowieka, który daleki w tej chwili od wszelkich politycznych kombinacji, oddaje się urokowi sam na sam z piękną kobietą. Rozmowa stawała się coraz bardziej poufną, coraz mniej głośną, aż wreszcie marysieńce serce na chwilę prawie ustało bić z dumy i wzruszenia. Wnuk wielkiego Henryka. Znalazł się u jej kształtnych wprawdzie, lecz niewyposażonych zbyt świetną genealogią kolan. W tej chwili drzwi otworzyły się strzaskiem i okazała postać obrońcy chrześcijaństwa ukazała się na progu. Na widok nieznanego mężczyzny we francuskim ubraniu u kolan królowej Jan III osłupiał. Pełna i krwista twarz jego poczerwieniała jeszcze bardziej, oddech stał się szybki i ciężki, a ręka, zupełnie jak u zwykłego sejmikowego szlachcica, poczęła macać bezwiednie po boku, szukając karabeli. Królowa zdrętwiała z przerażenia. Przykuta do miejsca, martwym wzrokiem patrzała przed siebie, nie mogąc znaleźć żadnego słowa ani gestu stojącego na wysokości położenia. Natomiast nuncjusz papieski, nie wychodząc ani na chwilę ze zwykłego spokoju, pochylił się jeszcze głębiej do kolan królowej i obejmując jej drobne nóżki nieco wyżej, niżby na kornego suplikanta przystało, wzruszonym głosem zawołał: „Królowo, ratuj wiedeń! Ta chwila wytchnienia wystarczała Marysieńce. Aby zapanować nad sytuacją, majestatycznym ruchem wyciągnęła rękę w kierunku Jana III, wskazując, iż tam prośby skierować należy. A jego świątobliwość w jednej chwili znalazła się u kolan królewskich, wołając z coraz większym wzruszeniem: Królu, ratuj Wiedeń! Tymczasem król Jan uspokoił się nieco, a nawet Zawstydził swego uniesienia, widząc wysokiego dostojnika kościelnego u swoich kolan. Słowa nuncjusza poruszyły go do głębi. Wyprawa wiedeńska było jego cichym i głęboko ukrywanym z obawy przed marysieńką marzeniem. Kolosalne wizje przyszłych zwycięstw i triumfów przesunęły się nagle jak żywe przed okiem bohatera, podczas gdy drugie spoglądało nieśmiało i pytająco na żonę. A twarz królowej Marysieńki okryła się jakąś nieziemską powagą, i dziwny spokój i majestat brzmiał w jej głosie, kiedy podniósłszy oczy do góry, rzekła: Jasiu, ratuj chrześcijaństwo. I Jaś uratował chrześcijaństwo. Pisane w roku 1980.